Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. W naszej społeczności parafialnej jest, właściwie wszyscy dobrze się znają na chwastach. Jedni mają większy areał, tych chwastów jest w ogóle dużo. Inni mają jakieś ogródki przydomowe i też jest walka z chwastami. Ale w pracy też mamy chwasty. Są takie osoby, które byśmy chcieli tak wyrwać jak chwast i byłby piękny ogródek w tej naszej pracy. Tam jeden siedzi taki chwast. Albo taki sąsiad na przykład, nie? Jak chwast jest. Tak wyrwać go i będzie święty spokój. Inne życie się zacznie. W rodzinie? W rodzinach też mamy różne chwasty. Nie jeden raz przychodzi pokusa, jakby takiego zlikwidować. Wyeliminować, bo to jest utrapieniem dla rodziny.
To nie są tylko nasze pomysły, ale tego typu myślenie, kiedy rozciągamy je na przykład na narody czy grupy etniczne, prowadzą do czystek etnicznych, bo my siebie uznajemy za taką zdrową, dobrą roślinę, a oni to są chwasty i trzeba ich po prostu wyciąć. Tak na przykład Turcy w 1915 roku wycięli Ormian, 1,5 miliona. Na takiej zasadzie był Holokaust, na takiej zasadzie Niemcy zrobili wielką eksterminację Polaków, stąd mamy obozy koncentracyjne. Rosjanie, ile gułagów, ileż tych miejsc. Niedawno wspominaliśmy Wołyń. To samo. Jedni uznają się za zdrowych, tych właściwych, a drudzy to są chwasty, których trzeba wyeliminować. Ta Ewangelia dzisiaj, tej Ewangelii Chrystus mówi coś bardzo ważnego. Nawet On nie przyszedł sądzić, ale mówi, przyszedłem, żeby zbawić. Sąd jest w ręku samego Ojca. I ten sąd trzeba zostawić Ojcu. Ten sąd przyjdzie na koniec. Na żniwo, które jest tym sądem już ostatecznym. I żebyśmy się wyrzekli sądzenia. Wyrzekli tej myśli, żeby kogoś drugiego wyeliminować z naszej mniejszej czy większej rzeczywistości. Mówi, niech konkol, niech ten chwast rośnie ze zbożem do zbiorów. Żebyście przypadkiem nie wyrwali przy okazji pszenicy, bo to jest łatwe. Jak się usuwa chwast, łatwo usunąć pszenicę. Poza tym w świecie przyrody jest tak, że chwast nie zamieni się w zboże. Konkol nie stanie się nagle pszenicą, ale tak jest w świecie przyrody. Tymczasem w naszej rzeczywistości pytanie, kto z nas jest pszenicą? Bo może wszyscy jesteśmy chwastami i przychodzimy tutaj, po to przychodzimy na Eucharystię, po to przychodzimy słuchać słowa, żeby stawać się Bożą pszenicą. Żeby faktycznie Chrystus mógł posiewać w nas Słowo Królestwa i żeby w nas to Królestwo rosło, ale zaczynamy najczęściej z poziomu tego, że mamy posiane zupełnie inne ziarno, zupełnie inne słowo i jesteśmy chwastami. Wielu świętych zaczynało od bardzo poważnego nawrócenia w swoim życiu. Porzucając życie tego starego człowieka, oddanego nieraz w sidła różnych namiętności, taki święty Augustyn. Dzisiaj czcimy go jako biskupa, doktora Kościoła, wielkiego pisarza chrześcijańskiego, który miał wielki też wpływ na kształtowanie się teologii katolickiej, a zaczynał jako sekciarz, żyjąc nieślubnie z kobietą, mieli dziecko, a został wielkim świętym. Więc w tym naszym ludzkim świecie jest możliwe, żeby z tego
bycia chwastem, stać się synem królestwa. I to jest też kolejna rzecz taka niezwykle ważna. Skąd się w ogóle biorą te chwasty? Okazuje się, że Bóg ich nie posiadał. Ten Boży Siewca Chrystus nie posiadał chwastu na tej roli Bożej, jakim jest cały świat. Gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Kiedy śpimy? No nie tylko w czasie nocy. Śpimy przede wszystkim, kiedy nie czuwamy, kiedy nie dokonujemy rozróżniania duchowego i pytamy się o dobro i zło. Kiedy gdzieś w pewnym momencie przestajemy po prostu czuwać. I wtedy jest możliwe, że zostanie w nas posiane ziarno, ale nie Królestwa Bożego. Na początku nawet tego nie widać. Gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Na początku trudno to rozróżnić. List do Galatów. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To jest owoc ducha, czy owoc Królestwa Bożego, czyli tego działającego Boga w nas, Ducha Świętego, że zaczyna się nasze owocowanie miłością, radością, pokojem, cierpliwością, łagodnością, panowaniem nad sobą, czyli wstrzemięźliwością i tak dalej. Cierpliwość. Zobaczcie, tak myślimy, że to jest owoc naszych sił naturalnych. Nie. One się bardzo szybko kończą. Tymczasem jakie uczynki rodzą się z ciała? Święty Paweł pisze, nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Wystarczy sięgnąć do samego początku. Patrzcie, jest ten ogród, w którym Adam z Ewą czuły się bardzo dobrze w tej Bożej obecności, szczęśliwi. I któregoś razu Ewa znajduje się pod drzewem, patrzy, że tam są rzeczywiście piękne te owoce. Piękne, nadają się do spożycia. I gdzieś przychodzi myśl, pojawia się, czy to prawda, że Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich owoców, ze wszystkich drzew w tym ogrodzie. Zaraz. No nie. Ze wszystkich możemy jeść, tylko z tego jednego nie. A dlaczego z tego jednego nie? Czyżby coś Bóg przed wami ukrywał? Nie jest szczery. To jest drzewo poznania dobra i zła. Będziecie mieli większą wiedzę, większą świadomość, większe perspektywy. Będziecie równi Bogu. Cię znali dobro i zło. Ale powiedział, że umrzemy. Nie umrzecie. Tak się zrobił grzech pierworodny. Z tych dzieci bożych stali się chwastem, wyrzuceni z rany. Wystarczyła tylko chwila nie pilnować swoich myśli. I szatan posiał najpierw wątpliwość, że Bóg jest dobry, że ich kocha, a potem doprowadził ich do pewnej ogromnej
decyzji, znaczy w ogromnym sensie konsekwencji katastroficznych, która dotyka nas wszystkich nas. Jeśli teraz ty nie czuwasz, to najpierw przychodzi wątpliwość, a potem rodzi się decyzja, może nawet katastroficzna dla twojej rodziny, czy dla twojego otoczenia, czy w ogóle, no, dla nas, dla ciebie, dla nas. Katastroficzna. Tak to się robi. Dlatego chciałbym, żebyśmy zapamiętali dzisiaj, żeby zapamiętać, wziąć ze sobą, co ja dla siebie dzisiaj usłyszałem. Jest strasznie ważne. Co usłyszałem? Jakie konkretne słowo mi dzisiaj Bóg powiedział? Żeby to słowo wziąć, z nim wyjść i trochę go przypielęgnować, nie zapomnieć. Wtedy jest nadzieja, że ono zostanie w środku i powoli zacznie wydawać owoc. Czytaliśmy, jak ziarnko gorczycy. Niby taka drobna rzecz, jak ziarnko gorczycy, najmniejsze ziarenko. Ono jak pył piasku, a rośnie na 4-5 metrów takie wielkie drzewo tam w Ziemi Świętej. Tak to się rozwinie. Więc zapamiętajmy. Po pierwsze, jak ważne jest to czuwanie, bo od tego, co ja słucham w ciągu tygodnia, tak bezwiednie włączone radio, bezwiednie puszczone jakieś tam inne media, rozmowy. Muszę bardzo uważać, czemu, za którym słowem idę, któremu daję jakby przystęp do moich myśli, do moich później wszystkich emocji, wszystkiego, gdzie się rodzi w końcu decyzja. A po drugie, to co było na samym początku, że ten chwast, że obecność zła w świecie, tego obok mnie, tego drugiego obok mnie, ona będzie zawsze, do końca świata. Nigdy się nie stanie tak, że będzie wokół nas, będą tylko sami dobrze. Będą też ci źli, którzy są potrzebni, żeby nasze to Boże ziarno się mogło pięknie rozwinąć. Dopiero można powiedzieć, poprzez taki krzyż, taki szczególny krzyż, może się wydoskonalić też i ta nasza relacja z Chrystusem. Bardzo to pomaga, bardzo. Ten chwast jest jak taki nieraz Boży biczyk, który pomaga, bardzo pomaga, żeby się w nas rozwijało to życie Chrystusa. Jeśli nie ma tego chwastu, to ja bardzo łatwo pozostaję tylko na własnej naturze, na siłach własnych. Siłach własnych. Ale kiedy mam taki chwast, on mi pomaga, bo potrzebuję ciągle sił nadprzyrodzonych Chrystusa. Znajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.